Już? To bardzo prosimy. Tylko sprawdzę, czy działa, bo to różnie z tym wszystkim jest. O, dobrze, okej. Dobra. Dobrze, to ja mam takie pytanie do was na początku. Nie bardzo was widzę, bo ta lampa mi zasłania, ale śmiało się przyznajcie. Ja też w sumie tak niedawno, no parę lat temu i nie jest to duży szmat czasu, może dużo się wydarzyło, ale duży szmat czasu to nie jest. Kto z was będzie pisał maturę w przyszłym roku? Tak mało osób? Dobra, a kto z was wie, co chce studiować albo robić w przyszłości? A kto nie wie, śmiało ręka w górę. Jezu, więcej was jest niewiedzących. To w sam raz do tego, żeby podzielić się z wami taką moją krótką historią, która w sumie wydarzyła się, kiedy w 2007 roku chciałem bardzo zostać studentem medycyny w Krakowie. Bardzo mi zależało na tym, aby zostać właśnie w Krakowie, bo wiedziałem, że studiowanie to nie tylko uczelnia, studia, kucie, to też całe to doświadczenie, które jest wokół miejsca, w którym żyjemy, wokół ludzi, z którymi się poznajemy, w którymi się przyjaźnimy. Także uczelnia też ważna, ale nie do końca na pierwszym planie. Dla mnie było ważne, żeby to była właśnie medycyna, jak medycyna to w Krakowie. I ja opowiem wam o jednym punkcie i o jednym pytaniu. I tak, kiedy wyjechałem zaraz po maturze, którą zdałem i w sumie byłem zadowolony, mimo że nie miałem nadal wyników, wyjechałem do Wielkiej Brytanii, tam sobie chciałem popracować i oszczędzić trochę pieniędzy na czas, jak już będę studiował i będę mógł sobie robić różne fajne rzeczy, bo sobie zaoszczędzę pieniądze, wtedy były funty i one wysoko stały, więc mogłem sobie zaoszczędzić trochę pieniędzy. Ale kiedy przyszły wyniki z matury, to ja się uradowałem, bo miałem te 250 punktów z 300, co w porównaniu z zeszłymi latami dawało mi gwarancję do tego, abym został tym studentem medycyny. No jakiś tydzień później dostałem wyniki rekrutacji i się okazało, że zabrakło mi jednego punktu, aby zostać studentem medycyny w Krakowie. I próg się zatrzymał na wysokości 251 punktów, ja miałem 250 punktów i wszyscy dookoła bardzo byli tym zmartwieni, że nie złożyłem papierów na żadną inną uczelnię w Polsce. Nie złożyłem na żadną inną akademię medyczną w całej Polsce, mimo tego, że na każdą inną bym się dostał. No ja na to ja mi odpowiadałem, że ja bardzo chcę studiować w Krakowie i że jeżeli nie dostanę się na medycynę do Krakowa, to po prostu coś sobie wymyślę. I zadawałem sobie przez jakiś czas i w sumie nadal to jedno pytanie sobie zadaję. I to jedno pytanie brzmiało, co mi w głowie siedzi. I kiedy okazało się, że nie dostałem się na te studia i byłem w tej Wielkiej Brytanii, to zastanawiałem się, co ja tak naprawdę chcę robić. Jeżeli moje życie, które miało iść drogą medycyny w tym miejscu, w tym czasie, tą drogą nie pójdzie, to co chciałbym zrobić? I ja się fascynuję do dziś dnia i wtedy też się fascynowałem podróżami i surfingiem, no ale licealiści nie mają za bardzo czasu i możliwości jeszcze w Polsce, żeby podróżować i jeszcze żeby surfować, bo to trzeba robić nad oceanem. I pomyślałem sobie, że to jest może idealna okazja, idealny czas, żeby zrealizować to coś, co mi od lat się działo w głowie, tym bardziej, że gdzieś tam mam znajomych pływających na surfingu w różnych miejscach świata i oni gdzieś tam zawsze pokazywali mi swoje zdjęcia z Puerto Escondido w Meksyku, z Nikaragui, z Australii i tak dalej. Także to mnie w jakiś stopniu napędzało. No i zadałem sobie to pytanie i odpowiedziałem sobie na nie bardzo prosto, że w głowie siedzą mi podróże i surfing. I z racji, że odkładałem pieniądze, także mogłem sobie bez obciążania rodziców, bliskich i tak dalej pozwolić na realizację pewnego pomysłu. I kupiłem sobie taką książkę, która się nazywała The Storm Rider Guide. Był to przewodnik surfingowy po Europie. I tak sobie zacząłem jeździć palcem po tej książce, oglądać te wszystkie zdjęcia, czytać opisy miejsc i się po prostu mega zajarałem tym wszystkim, co mnie może spotkać. I miesiąc później miałem oto takiego Peugeota, którego sobie kupiłem we Francji. To był Peugeot Toisonneuf, czyli 309 Peugeot z rocznik 90 albo 91 i kupiłem go za kilkaset euro w północnej Francji. Przez następne 3 miesiące jeździłem sobie wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego przez Francję, Hiszpanię, Portugalię i w południowej Portugalii spotkałem ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłem i oni powiedzieli mnie, słuchaj Bartolomeo, ty nie dasz rady dojechać tym swoim Peugeotem samemu przez Maroko na wybrzeże, żeby tam surfować, wsiadaj do naszego StarCrafta, pojedziemy razem. No i to się stało. I to było w grudniu 2007 roku i tak naprawdę, te 3 miesiące były fantastyczne, to wszystko było niesamowite, ale ja nadal byłem takim świeżaczkiem i nie wiedziałem, co będę robić dalej.
Kiedy siedziałem na takiej jednej z plaż w Maroku, spotkałem człowieka, który opowiedział mi, że jest snowboardzistą, ja też byłem snowboardzistą, nadal nim jestem. I on mówi do mnie, słuchaj, ale ty jak nie masz co robić w zimie, to może sobie pojedziesz gdzieś do Austrii. Ja mówię, co, jak sobie pojadę do Austrii? No bo wiesz, jest taka fajna miejscowość Meierhofen i tam możesz pracować czy w barze, albo pracować jako instruktor snowboardu, a przy okazji będziesz zarabiał trochę pieniędzy, będziesz mógł sobie tam mieszkać przez 4 miesiące, tam są fajni ludzie, jest masa ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają po to, żeby jeździć na snowboardzie i jakoś tam egzystować. No i pomysł brzmiał fantastycznie, prawda? Ale niemieckiego nie znam, znam tylko angielski i papierów instruktora snowboardu nie mam. No i jak to zrobić? No zrobiłem to tak, że wróciłem na święta Bożego Narodzenia do domu. Dwa dni później powiedziałem mamie, że wyjeżdżam do Meierhofen, a ona się pyta, ale po co? Ja mówię, że będę instruktorem snowboardu. Ona mówi, że przecież nie mam papieru. Ja mówię, spoko, będę, ale przecież nie znasz niemieckiego. Ja mówię, spoko, znam angielski. No i wyjechałem do tego Meierhofen, wsiadłem w pociąg, miałem duży bagaż, deski snowboardowe ze sobą i nikogo tam nie znałem. Wiedziałem tylko, że to jest możliwe, bo ten ktoś mi tak powiedział i zaufałem mu w sumie i może to było głupie, ale to się udało. Przez następne 4 miesiące pracowałem w Meierhofen, w takim przepięknym kurorcie w Tyrolu, jako instruktor snowboardu robiłem zdjęcia i to jest jedna z tych fotografii, która w czasie takiej wielkiej imprezy snowboardowej, która tam się odbywała, zdobyła pierwsze miejsce. Także też zacząłem gdzieś tam realizować to moje kolejne zainteresowanie, które rozwinęło się w czasie tych wszystkich podróży i tego, co się ze mną działa, i to była fotografia. I tam też było podobnie, bo ja nadal nie wiedziałem, co ze mną będzie, prawda? Nie wiedziałem, czy dostanę się na te studia, no i wiedziałem, że śnieg się kiedyś stopi, więc z Meierhofen wrócę do Polski. I były dwie opcje. Jedna opcja taka, czyli pojadę gdzieś na półkulę południową, bo tam będzie zima w lecie i będę dalej jeździł na snowboardzie i pewnie uczył jazdy na snowboardzie. Albo pojadę gdzieś pływać na surfingu, bo skoro wcześniej mi się udało pływanie na surfingu i pojechałem, kupiłem samochodzik, to może gdzieś pojadę. I jak tak sobie już się zbliżały te roztopy śniegu w Austrii, to ja sobie rozmawiałem z takim moim znajomym Denisem i on mówi, słuchaj, bo ty, no jak nie masz co robić na wakacje, a ja byłem w zeszłym roku na Bali i znam tam taki surf camp i tam w sumie mógłbyś polecieć i byś mógł, skoro mówisz po angielsku, pływasz na surfingu, to mógłbyś tam pracować jako przewodnik surfingowy na wyspie Bali. Ja sobie myślę, wow, nie, przewodnik surfingowy na wyspie Bali, Bali to jest raj dla surferów, prawda? No i wróciłem do domu i zacząłem wysyłać listy do tego kogoś, kto się tym wszystkim zajmował na tej wyspie Bali i na tym surf campie, który się nazywał Kima Surf. I 1 lipca 2008 roku wylądowałem sobie na wyspie Bali i przez kolejne 3 miesiące, co robiłem? Pływałem 2 razy dziennie na surfingu, poznawałem fantastycznych ludzi, imprezowałem, świetnie się bawiłem, robiłem zdjęcia, a oficjalnie to się nazywało odrabianie stażu jako przewodnik surfingowy na wyspie Bali. I to był wspaniały okres i to wszystko jakoś się działo i dobrze się bawiliśmy Znowu, kontynuowałem swoją przygodę z fotografem. Mimo tego, że niby odrabiałem ten staż surfingowy, to tak naprawdę będąc cały czas w jednym miejscu, poznawałem wiele osób, którzy tam żyją. Mogłem poznać Balijczyków, mogłem poznać Indonezyjczyków. I zaczęło mnie coś fascynować. Mianowicie to zjawisko, które ja nazywam uśmiech. I od tamtego czasu, a dokładnie kiedy wróciłem z Indonezji, bo kiedy tam byłem, dowiedziałem się, że już się dostanę na Akademię Medyczną do Krakowa, czy na Kolegium Medicum, bo mnie przyjęli, nie zabrakło mi punktów, ale też takim fartem w sumie. I wróciłem do Polski z tej Indonezji. To było takie jak trochę lądowanie z raju na ziemi. A to tak niby piekło, niby niebo i nie było wiadomo do końca. A tam było trochę jak w raju. No ale wylądowałem w tym Krakowie i zastanawiałem się, co mogę dalej robić i jak mogę te swoje rzeczy, które mi siedzą w głowie, przełożyć na świat Krakowa, na świat Polski, na świat studiów i na życie studenta Kolegium Medicum. No i pierwsze, co mi wpadło do głowy, jak już zostałem tym studentem i uczyłem się anatomii, na niewiele rzeczy miałem czasu, to się zastanawiam, a może stworzyć sobie stanowisko dla siebie i wyjechać jako student do Brazylii. No i na mowie inauguracyjnej w Audytorium Maximum jedna z osób, która wygłaszała tam przemówienie, była pani prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. I ta pani powiedziała coś takiego, że oni tu organizują w ciągu roku różne akcje, Światowy Dzień Cukrzycy i tak dalej, i tak dalej. I powiedziała, że
uczestnicząc w tych akcjach, możemy zbierać punkty i te punkty pozwolą nam wyjechać w różne miejsca na świecie i odrobić tam praktyki. No i dla mnie to zabrzmiało fantastycznie, a oczywiście to powiedziałem wszystkim ludziom z mojego roku, których znałem, oni mówią, nie, spoko, za granicę na praktyki to trzeba po drugim, trzecim, czwartym roku. Ja mówię, dobra, spoko, spoko. No i poszedłem do biura IFMS-a, tego stowarzyszenia, i mówię do tej pani prezydent, że może oni potrzebują fotografa, bo skoro organizują tyle akcji, a nie mają fotografa, to ja mógłbym być kimś takim, kto studiuje u was i też wypełnia jakąś rolę, która się znacznie przyczynia do waszej promocji czy promocji tego, co robicie. No i ona powiedziała fantastycznie i następnego dnia, czy tam dwa dni później, dostałem od niej maila. Ona mówi, słuchaj, bo teraz będziemy ogłaszać konkurs na stanowisko fotografa i FMS-a i powinieneś złożyć aplikację. No i następny mail przyszedł i to był oficjalny mail o tym, że taki konkurs jest, no i oczywiście stanowisko dostałem. I zostałem tym studentem i fotografem dla IFMS-a na kolegium medicum i coraz mniej zacząłem myśleć o tej medycynie, coraz więcej zacząłem opowiadać o podróżach, fotografować i wyjechałem do Brazylii. Zanim wyjechałem do Brazylii na praktyki, to kupiłem bilet na 3 miesiące, czyli właściwie kupiłem bilet, który pozwala mi być tam 3 miesiące, a praktyki miały trwać 4 tygodnie. I zastanawiałem się, co mógłbym zrobić tam na miejscu, co byłoby swojego rodzaju kontynuacją moich myśli, które mam w głowie, czyli by było kontynuować, czy pasji, jakichś tam zainteresowań, czyli mamy surfing, mamy ludzi, mamy fotografię. I wymyśliłem sobie taki projekt, który nazywam 30 idea. 30 dni, 30 miejsc, 30 rodzin. I chciałem sprawdzić za pomocą tego takiego projektu, czy faktycznie w Ameryce Południowej, na przykładzie Brazylii, ludzie uśmiechają się częściej. No i jak to sprawdzić? Trzeba było jeździć po małych miejscowości wzdłuż wybrzeża i powiedzmy w cudzysłowie wpraszać się ludziom do domów. Ja to robiłem w bardzo przyjacielski sposób, bo na przykład poznawałem dyrektora szkoły językowej i bardzo się z nim przyjaźniłem, po czym on mnie klepał po ramieniu i mówił, dobra, to ja będę twoją pierwszą brazylijską rodziną. I zapraszał mnie do siebie. Ja rano jeździłem z nim pływać na surfingu, a wieczorem uczyłem angielskiego u niego w szkole i tak spotykałem przeróżnych ludzi w różnych małych miejscowościach w Brazylii. I to było cudowne doświadczenie przez to, że mogłem właśnie po raz pierwszy tak naprawdę w praktyce realizować to coś związanego z fotografią, uśmiechem i podróżami w dość niesamowity sposób. No i były takie wschody słońca, widoki z ganku, na którym spałem. I w zeszłym roku odbyłem, jak wróciłem z Brazylii, oczywiście to miałem więcej chęci do realizacji pomysłów związanych z uśmiechem. Dla mnie medycyna zaczynała się transformować w działalność na rzecz uśmiechu i tak w zeszłym roku rozstałem się z Kolegium Medicum w Krakowie po 2 latach. I zaraz po tym, jak wsiadłem, poszedłem na egzamin z anatomii, i po 5 minutach wyszedłem, pomachałem wszystkim i wsiadłem na swojego beach cruisera rower i pojechałem do domu i wyjechałem autostopem w kierunku Portugalii. Miałem bardzo niewielki bagaż, nie miałem za dużo pieniędzy, wziąłem mapę, bo początkowo miałem jechać na Wyspy Zielonego Przylądka, ale plan się cały czas kształtował w podróży i wszystko się zmieniało i miałem ze sobą karton z uśmiechem i miałem też ze sobą taką fotografię, którą wam pokażę na końcu. Bo dalej chciałem w jakiś sposób realizować te swoje myśli, przemyślenia odnośnie fotografii, uśmiechu i podróży. I po tym cudownym wyjeździe autostopowym, w czasie którego spotkałem niesamowitych ludzi, których sfotografowałem, z którymi rozmawiałem na temat uśmiechu, wróciłem do Krakowa i dwa tygodnie później miałem czas na to, żeby zorganizować Światowy Dzień Uśmiechu w Krakowie. W 2010 roku odbył się po raz pierwszy w Krakowie i chyba na taką skalę po raz pierwszy w Polsce, może nawet w Europie Centralnej. Bo to jest taki dzień, który jest ustanowiony, ale o nim niewiele osób wie. No i zorganizowaliśmy taki mały happening. Zorganizowaliśmy taką publiczną debatę, w której ludzie mogli się wypowiedzieć na tablicach, co oni myślą na temat uśmiechu. Powstała też wystawa na Karmelickiej, która zarażała codziennie przez 3 miesiące ludzi uśmiechem. I 3 miesiące później, w styczniu tego roku, zorganizowałem wystawę, którą nazwałem Jeden Uśmiech. I to była właśnie wystawa, która była owocem tego wyjazdu do Portugalii autostopem. Udało mi się
sfotografować, a właściwie zaprzyjaźnić z wieloma fantastycznymi osobami z różnych krajów. I każdą z tych osób sfotografowałem z fotografią uśmiechającego się dzieciaka z Indonezji oraz bez tej fotografii. I oprócz tego zadałem tym ludziom 6 pytań odnośnie uśmiechu. I kiedy te odpowiedzi zaczęły do mnie spływać, to zrozumiałem, że to jest coś fantastycznego, że to jest coś po prostu niesamowitego. I to był okres, kiedy nie myślałem o niczym innym, jak o właśnie realizacji tej wystawy. No i ona wyszła fantastycznie, cudowne zdjęcia i oprócz tego na ścianach wystawy były wypowiedzi tych ludzi i była też wizualizacja na fasadzie budynku, były wielkoformatowe fotografie w oknach i było to coś cudownego. Ostatnio, bo półtora miesiąca temu, wpadłem znowu na pomysł, żeby pociągnąć to dalej i znowu zrobić, czy celebrować w jakiś sposób Światowy Dzień Uśmiechu, po raz kolejny w Krakowie. I z racji, że moje zainteresowania poszły trochę w kierunku, oddaliły się od tych happeningów, jakichś publicznych debat czy wystąpień, to postanowiłem połączyć swoją pasję do fotografii, uśmiechu i street artu w coś. No i wpadłem na pomysł, że może wyślę jakąś wiadomość do internetu ludziom, zrobię jakiegoś małego maila, że jest Światowy Dzień Uśmiechu, że ja dysponuję fotografiami, takimi plakatami wielkoformatowymi, że zorganizuję wlepki, że zrobimy przeróżne akcje, przeróżne pomysły i tak naprawdę wrzuciłem to wszystko w sieć i gdzieś to tam krążyło pomiędzy ludźmi, których często nie znałem, jak to się okazało. I 6 października w nocy, to był czwartek, o godzinie 9 w takim tajemniczym mieszkaniu na Stradomiu, do tego mieszkania nagle zjawiło się 40 osób, z czego nie wiem, 80% nie znałem, z czego 90% ludzi nie miała do czynienia z nielegalnymi rzeczami w swoim życiu. No jedyne to picie piwa w miejscu publicznym, a drugie to może przechodzenie na czerwonym świetle przez pasy. I to były jedyne rzeczy, gdzie oni mieli dostać plakaty, wiadra i butle z klejem, wyjść na miasto pod osłoną nocy, lepić duże plakaty w centrum, do tego przylepiać wlepy na pomarańczowe światła sygnalizacji świetnej, gdzie to się wiąże z mandatem od 100 do 500 zł, jak nie czymś więcej, tym bardziej, że to było na dużą skalę. No ale ci ludzie wszyscy przyszli, bo im się pomysł podobał po prostu. I mnie to też bardzo, bardzo zdziwiło. I mieliśmy te fotografie, które lepiliśmy w całość. To właśnie byli ci ludzie, których spotkałem w zeszłym roku w Portugalii, czy na trasie, którą pokonywałem. Na ścianie widzimy, mieliśmy taką mapę Krakowa, plan operacyjny. Po prawej stronie były zdjęcia różnych miejsc, które były inspiracją do tego, gdzie wlepiać, gdzie działać. I no oczywiście były debaty, rozważania, ja bym mi trochę ręce drżały, bo kto poleci? No ja polecę za to, prawda, jak coś się stanie. No ale stworzyliśmy zespoły czteroosobowe, były dziewczyny, no fantastycznie to wyszło. Nawet była taka jedna sytuacja, jak to wyszło, prawda? Wszystko działo się w nocy z 6 na 7 października, z czwartku na piątek i w piątek miasto zamieniło się w przestrzeń, która była trochę bardziej uśmiechnięta i trochę bardziej uświadamiała o tym, czym uśmiech jest. I to na przykład, jak było to zdjęcie wlepiane, to podjechał radiowóz policyjny o 11.30 w nocy, popatrzył się na te 4 osoby, które robiły, były tam 2 blondynki, popatrzył na plakat i pojechał dalej. Dobrze. Ciach. I tak to wyglądało na rogu Dietla i Stradomia. Ciach, czekamy czerwone, już się złościmy, chcemy jechać, czerwone i jest. No. I tak było na chyba, nie wiem, 60 światłach sygnalizacji świetnej. Było też światło pod bagatelą, które non-stop mrugało, tam nie było zielonego i czerwonego, pomarańczowe, które cały czas mrugało. Tak. I niestety na to chyba nie mam czasu. Tam jest taki filmik, nie wiem, czy mam czas 3-minutowy jeszcze, czy... Nie, chyba dobrze. W każdym bądź razie tak, więc to był taki proces, który trwał 3 lata u mnie, czy nawet 4 może. I ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mi tego jednego punktu zabrakło na tą medycynę, bo to sprawiło, że powędrowałem całkiem inną ścieżką. Mimo tego, że dostałem się na medycynę później, to tak naprawdę te doświadczenia, które mnie spotkały w czasie tego wyjazdu, ci ludzie, których spotkałem, to oni zaszczepili we mnie coś,
co teraz robię, co kontynuuję, co tak naprawdę sprawia, że jestem mega szczęśliwy z tego, co robię, jestem mega szczęśliwy, że pewne rzeczy mi się nie udały, bo przez to, że pewne rzeczy mi się nie udały, trafiłem na pewne inne fantastyczne rzeczy. Ja tu coś napisałem, myślałem inaczej, wstępowałem w nieznane i zaufałem. I wydaje mi się, że fajnie jest zastanowić się i odpowiedzieć sobie na to pytanie, co nam w głowie siedzi i w jakiś sposób może nie inspirować się dokładnie tym wszystkim, co się dzieje wokół nas tutaj, bo żyjemy w globalnym świecie, tak jak to było powiedziane, i warto patrzeć gdzieś daleko i sięgać wzrokiem za horyzont i odpowiadać sobie na to pytanie, co wam w głowie siedzi.